Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Artur Przybysz. Cześć Kuba, witam wszystkich. Witam serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy już na kilka dni albo kilkanaście dni, w zależności od premiery materiału, przed bardzo ciekawym wydarzeniem, bardzo ciekawym zestawieniem i nie mówimy tu ani o KSW, ani o frikowych federacjach, a mianowicie mówimy tutaj o Ogromdzie, która jest organizacją walk na gołe pięści. No i czeka nas niezwykłe zestawienie, ponieważ Mateusz Don Diego Kubiszyn będzie walczył z Bartłomiejem Domalikiem o miano króla walk na gołe pięści. No, na to wychodzi, że to będzie ten the best of the best walk na gołe pięści w naszym kraju. No i walka, myślę, że będzie naprawdę ciekawa, nie? Tym bardziej, że wiesz, no panowie w Gromdzie mają swoją historię. Jeden stoczył 5 pojedynków, Don Diego, drugi stoczył 6 pojedynków, mowa tutaj o Balboi. Żaden nie przegrał. No i będzie po 4 latach ich wielki rewanż, no bo sam powiedziałeś właśnie przed nagraniem programu, że 4 lata temu w kickboxingu się spotkali i tam nikt nie był w stanie wyłonić zwycięzcy, nie? Słuchaj, ja oglądałem ten pojedynek, chyba analizowałem sobie pod format na celowniku ten ich pojedynek, ponieważ gdzieś tam analizowałem Mateusza i powiem Ci szczerze, że naprawdę bardzo wyrównany pojedynek, tam każdy miał swoje troszeczkę momenty i to buduje taką fajną historię, że wtedy w kickboxingu, teraz później od tej walki te ich drogi się potoczyły różnie, bo powiem Ci tak, Bartłomiej, to już po tym pojedynku to tylko Gromda i naprawdę bardzo fajne pojedynki. Na czele z tym pewnie na samym końcu, gdzie w takim pięciorundowym, bardzo mocnym pojedynku no rozbił Łukasza i wygrał z nim, więc naprawdę... No, szczególnie, że miał tam trudny moment, nie? Bo tam Łukasz miał swoją szansę. Były też szanse z Łukasza, ale tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o te walki na gołe pięści, że tutaj no, nawet jak się ma kogoś na widelcu, to albo go skończysz, albo ktoś wraca. Z drugiej strony Mateusz, który po tym pojedynku też próbował swoich sił w boksie. Ja pamiętam takie bardzo dobre starcie jego z Adamem Balskim, więc no, Mateusz szedł tą drogą boksu. Potem widząc, że w tym boksie za dużo walk pewnie nie ma i ten rekord już jest niedodatni na pewno, tak, a wręcz ujemny, to przeszedł do Gromdy, tam zaczął budować swoją osobę, swoją rozpoznawalność. No i potem też epizody czy walki we frikach, gdzie też wygrywał te pojedynki, czy to z Dawidem, czy to z Denisem. No i też jeśli chodzi o pojedynek na Gromdzie, no to z Wasylem, tak sobie przypominam ten pojedynek, gdzie też miał ciężkie momenty, ale naprawdę no... Cwaniactwo. Don Diego to jest cwaniak. Ringowy cwaniak, w dobrym słowa tego znaczeniu, bo to jest to, co Denis wielokrotnie podkreślał, że o Boże, ty taki, nie taki, ale tu rękę położyłeś, tu czas zatrzymałeś, tu sobie odpoczywałeś, prawda? To jest jego cwaniactwo i tym myślę, że Don Diego w trudnych momentach góruje nad większością zawodników Gromdy, prawda? Bo zna zasady doskonale, zna regulamin i wie, jak go wykorzystać w momencie, kiedy jest zagrożenie. Słuchaj, to jest prawda, umiejętnie z tego korzysta wedle reguł, natomiast dodam do tego, bo w pełni się z tym zgadzam, że jest niezwykle inteligentnie walczącym zawodnikiem, który myśli w walce, który sprawdza reakcję przeciwnika, który na te reakcje też potrafi odpowiednie zmiany wprowadzić. No i tak pamiętam ten pojedynek z Wasylem, gdzie zauważył, że ten hak mu wchodzi i po prostu gdzieś tam parę razy ponawiał tą akcję, mimo trudnych momentów w tej walce, mimo trudnych gdzieś tam tych wymian, no to jednak on wygrał i on zakończył ten pojedynek. Obaj walczyli jest tam mądrym, 5 rund. Tak, jest mądrym zawodnikiem Don Diego. Trzeba tutaj pochylić się przed nim i powiedzieć, że tak, ale wydaje ci się, że jest mądry, jeśli mowa o prowadzeniu swojej kariery, bo ja uważam, że tam Mateusz tak do końca nie wie, w którą stronę chce iść. Czy on chce iść w walki na gołe pięści, czy on chce iść we friki, czy on chce iść w zawodowe MMA i uważam, że w pewnym momencie
gdzieś tu się może coś zdarzyć tak, że Mateusz się całkowicie pogubi, prawda? Sportowo on się obroni, bo jest dobrym zawodnikiem, no ale ta kariera, no w którą stronę musi iść? No, nie słuchaj, wiem, jakie ty masz zdanie. Ja cię rozumiem w 100%. Wydaje mi się, że na pewnym etapie, gdzie w tym zawodowym sporcie, czyli w boksie, nie do końca widział, że ma możliwości zarobienia pieniędzy, utrzymania rodziny, bo weźmy pod uwagę też, że jego głównym zajęciem jest to, że jest strażakiem, za co pewnie duży szacunek do niego. I on, wiesz, poczuł tą grądę jako takie nowe życie. Później pewnie pojawił się też Hajlik. I ja akurat mam inne zdanie. Uważam, że on jest w stanie to łączyć. On jest w stanie łączyć te walki na gołe pięści, bo tutaj pewnie, wiesz, jeśli wygra czy przegra z Bartkiem, no to jeśli przegra, to będzie pewnie kiedyś dążył do rewanżu. Jeśli wygra, no to kto? No to z naszego podwórka nie bardzo widzę, kto mógłby z nim walczyć, więc pewnie kogoś będą mu mocnego ściągać z zagranicy i też w tej gromdzie będzie walczył. Może jeszcze gdzieś tutaj Tymek zda szansę jakiejś walki bokserskiej, ale wydaje mi się, że też stawki Mateusz ma już duże. A freak fighty to jest możliwość też rywalizacji, bo umówmy się, on... W wypadku, gdyby tylko walczył, nie wiem, w boksie, gromdzie czy w MMA, to on w MMA nie mógłby nawet pomarzyć o tym, że zawalczy z Damianem Janikowskim, bo to jest w ogóle, wiesz, lata świetne, jeśli chodzi o tą dyscyplinę, tak, o MMA, więc freak fight daje mu możliwość zawalczyć z dobrymi sportowymi też nazwiskami, freakowymi nazwiskami, więc tak dwuetapowo... Tylko, że musisz pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie takiej, i ja to zawsze gdzieś tam sobie podkreślałem, z kimkolwiek bym nie rozmawiał, bo ja nikomu życia nie chcę układać, każdy prowadzi swoje życie sportowe, szczególnie jak chce, ale pamiętaj, walka na gołe pięści to jest walka taka, że wiesz, jeden cios, nie dość, że łamie ci nos, no bo to może ci złamać, bo to jest jeden źle uderzony cios i masz kontuzję, która eliminuje cię z dalszych ewentualnych startów na x czasu, prawda? To też, wiesz, moim zdaniem takie łączenie chociażby gołych pięści i liczenie na to, że za chwilę zawalczę gdzieś tam, wiesz, w MMA czy w frikowej federacji, no nie jest najlepsze. To jest moje odczucie. Nie, no rozumiem oczywiście, tak jak często wspominamy się ze swoimi zdaniami, często nie zgadzamy i zostajemy przy swoich i to jest fajne, podkreślam. Masz rację, jest to duże ryzyko. I ja ci powiem tak, przez pewien moment myślałem o Mateuszu tak, że on może, będąc już w tych freakach, to nie do końca mu będzie po drodze z grądą, a jeśli w grądzie przyjdzie ciężki moment, jakaś ciężka walka, trzecia runda i wiesz, jakieś kłopoty, to gdzieś tam, wiesz, czy będzie ręcznik, czy po prostu, wiesz, nie będzie chciał na tyle ryzykować. Natomiast ta walka z Wasylem pokazała mi, że jeśli on wchodzi do pojedynku, to wchodzi na 100%, kalkuluje pewnie to ryzyko. Na ten moment chyba mu jest dobrze, łącząc te dwa światy, tak? Bo tutaj toczy bardzo mocne, sportowe, uliczne, więc wręcz pojedynki, bym powiedział, a tutaj jest w stanie może troszkę bardziej się bawić we frikach tymi pojedynkami. No, ale pytanie moje jest takie, mianowicie, wiesz, w ogóle, jak ty uważasz, czy kto ma więcej argumentów, żeby wygrać pas Gromdy? Bo panowie się biją o pas Gromdy. Balboa czy Mateusz Kubiszyn? Bo jakbyś mi zadał to pytanie, to ja powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia, kto w tej walce może wygrać, bo jeden i drugi moim zdaniem ma do tego argumenty, żeby ten pas zdobyć, ale ty, jak to ty, możesz mieć inne zdanie. Słuchaj, ja ci powiem tak, bardzo ciężko, ja postaram się, bo dziś jesteśmy tutaj po rozmowach też z Gromdą i postaram się dostać materiały od Gromdy i przygotować taką bardzo dokładną analizę, jeśli chodzi o ten pojedynek na celowniku i pewnie nie wytypować, ale przybliżyć wam, drodzy widzowie, to jak ten pojedynek może się potoczyć, a w zasadzie kto ma jakie słabe, mocne strony, jeśli chodzi o ten pojedynek. No, Mateusz na pewno na dzień dzisiejszy jest bardziej wszechstronny, ale tutaj w Gromdzie tej wszechstronności nie wykorzysta, bo doświadczenie z zapasów czy z parteru nijak mu się przyda, czy z kickboxingu nijak mu się przyda do walki w Gromdzie. Jeśli chodzi o samego Balboę, to powiem ci tak, no on wygrał z Glebą. Tam co prawda była kontuzja oka, no ale to kontuzja oka spowodowana tym, że w jakiś sposób kogoś uderzasz. Czy ktoś kogoś trafił, nie? Tak, a Patryk na dzień dzisiejszy będzie walczył na KSW z główką, tak? Więc powiem ci, że no wygrał, tak? Potem był Żółtaszek, potem był Mark Goldberg, potem był Łukasz Parobiec i ta walka z Łukaszem Parobcem też pokazała, że no kurde, no wygrywasz z niej byle kim. No ja ci powiem szczerze, jak widziałem walki Łukasza, który jest wysoki, z dobrym zasięgiem, mańkut, naprawdę twardy, którego, wiesz, który toczył te najdłuższe pojedynki w Gromdzie, to żeby jego skończyć, to jest naprawdę spore wyzwanie. No dobrze,
To ja teraz inaczej spojrzę na to właśnie a propos Balboi. Zobacz, jego jest tak naprawdę bardzo ciężko przełamać. Łukasz Parobiec miał swoje momenty, ale jemu się tego nie udało zrobić. No, mimo wszystko Balboa miał swój jakiś tam game plan, cały czas dążył do tego. Mimo, że miał ciężkie momenty w tym pojedynku, nie dał się przełamać, prawda? I tutaj pytanie jest takie, czy Don Diego da radę również, że tak powiem, przełamać właśnie jego, bo Don Diego w większości swoich walk tych przeciwników przełamywał, prawda? Zobacz jego, zobacz jego pojedynki. On raz strzelił, trafił, drugi raz trafił, widział, że chłop jest naruszony, już poszedł za ciosem, prawda? Już nie dał sobie tego wyrwać. Tutaj mamy gościa, który nawet jak dostanie, ma trudną sytuację, że tak powiem, w ringu. Nie daje się przełamać, nie? Tu jest, kurczę, ja myślę, że to tak, taki mały szczególik może zaważyć o tym, kto ten pojedynek wygra. Powiem ci, że jeśli chodzi o przełamanie, to faktycznie może to być jakiś aspekt. Natomiast no, tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy, obydwaj panowie no nie dali się jeszcze do tej pory w tej gromdzie przełamać, a umówmy się, to jest najbrutalniejszy ktoś z tych w końcu padnie. Albo ja ci powiem, obawiam się, że tam no, na punkt sam się nie może skończyć, więc kto ostatni będzie, znaczy, no, będzie w sensie... stał. Nie? Ale właśnie obawiam się tego, że akurat na tą walkę pewnie można by było zrobić jakąś punktację, bo co jeśli to będzie piąta runda i wiesz, i tam jest bez limitu czasowego już, to ta walka może trwać nieskończoność, więc pytanie jest takie, czy ta siła Bartka, bo wydaje mi się, że fizycznie troszeczkę silniejszy może być Bartek i Bartek będzie stawiał na to, że jednak to tempo od samego początku musi być wyższe, żeby nie iść aż do tej piątej rundy i po prostu nie paść z wycieńczenia, a domyślam się, że Mateusz zostanie przy swoim stylu, czyli inteligentnej walki i będzie w miarę upływu pojedynku pewnie nawet zyskiwał przewagę, bo może być kondycyjnie lepiej troszeczkę wyglądać. Ja myślę, że ten pojedynek będzie wyglądać tak. Mateusz, jak to Mateusz, wiedząc, mając w głowie perspektywę tego, że ten pojedynek może ciągnąć się i ciągnąć, będzie walczył oszczędnie. Balboa, myślę, że nie ma takiej kondycji, jak ma Mateusz i on musi ruszyć. Bo czym dalej, głębiej w las, tym im plus dla Kubiszyna. Słuchaj, ja jeśli miałbym obstawiać, to nie wierzę, że ta walka zakończy się przed tą nielimitowaną rundą, chyba że mnie coś zaskoczy. Ciekawe, jak nasi widzowie sądzą, nie? Ja myślę, że sądzą tak, że zobaczysz, wspomnisz moje słowa, gromda już niebawem, że to będzie tak, że Balboa ruszy, trafi z raz, drugi, w końcu Don Diego weźmie, pójdzie z nim w wymianę, no i ta walka się skończy. No skończy się, tylko pytanie jest, kiedy się skończy. Czy ona się w pierwszej rundzie skończy, czy w drugiej, nie? Czyli myślisz, że to dłużej nie będzie trwało? No ja myślę, że nie, no bo Balboa, moim zdaniem, czym ta walka będzie dłużej trwała, tym nie podoła kondycyjnie Mateuszowi. Bo można Mateuszowi zarzucić wiele rzeczy różnego rodzaju, prawda, nie zagłębiając się, że gdzieś tam ma jakieś braki, no bo każdy zawodnik ma, ale on tą kondycję ma żelazną. I to jest, wiesz, to jest to, że on sobie będzie walczył spokojnie, po swojemu, tak jak przyzwyczaił wszystkich. No a Balboa myślę, że nie będzie miał, mogę się mylić, ale nie będzie miał tyle zdrowia, co Mateusz. Słuchaj, no to o dobry obiad. Ja obstawiam, że wyjdzie to za czwartą rundę, czyli piąta runda nielimitowana i tam się to rozstrzygnie. Ty obstawiasz, że gdzieś to do drugiej rundy Ja mówię, skoczy, że więc... druga runda to jest maks. Więc słuchajcie, o dobry obiad tutaj w Warszawie gdzieś. Ja muszę ostatni na zakład sprawdzić, czy nie wygrałem przypadkiem. Bo auto się tutaj założyliśmy? No właśnie nie pamiętam, wiesz, co było zakładem, a może jeszcze on trwa. Chyba tylko co było? Co ale, było? Teraz tak jak z moim przyjacielem Marcinem, którego pozdrawiam, kiedyś wygrałem z nim trzydaniowy obiad i tam były rozterki odnośnie napojów. Trzydaniowy obiad z napojami, więc muszę się udać do Wrocławia, do mojego przyjaciela, żeby zrealizować zakład, który wygrałem. Moi drodzy, wy napiszcie nam, co wy uważacie
Jak ta walka się zakończy? Czy jesteście team Don Diego, czy team Balboa? No i jaki będzie rezultat tej walki? A my za niedługo pewnie widzimy się już na Gromdzie, a może jeszcze uda się tutaj panów ściągnąć do studia i troszeczkę na temat tej walki porozmawiać. I poddymić między nimi, bo za słodko jest. Może być ciężko na Gromdzie, tam jest taka atmosfera, ale spróbujemy. Dzięki bardzo. Dzięki, trzymajcie. Cześć.